Dzień dobry. Poniedziałek, minęła godzina 16. Rozpoczynamy 9. tydzień działalności internetowego Domu Kultury, czyli Zgorzeleckiej Domeny Kultury. Witam Państwa bardzo, bardzo pięknie. Za chwilę spotkamy się z naszym gościem, ale zanim to nastąpi, to chciałam ogłosić wszem i wobec, że zakończyliśmy przyjmowanie Waszych zgłoszeń do konkursu talentów wokalnych. Wprawdzie nie było tym razem tylu zgłoszeń, ile zalało nas przy naszym internetowym konkursie recytatorskim, ale jest 10 prezentacji i od jutra będziecie je oceniać. Będą one dostępne na naszym Facebooku i na naszym YouTubie. Pamiętajcie, oceniamy lajkami. Ten, kto zwycięży, dostanie najwięcej lajków. A potem mam nadzieję już, że w tych normalnych czasach spotkamy się tutaj na sali widowiskowej na koncercie laureatów. Mili Państwo, dzisiaj nie będzie cyklu Polecam, bo zapraszam Was za tydzień, gdzie będzie to audycja poświęcona tylko i wyłącznie teatrowi i poezji, do której namawiam, bo pamiętajcie, poezja jest dobra na wszystko, ale teatr też jest dobry na wszystko. Dzisiaj nie będę polecała Wam linków do przedstawień teatralnych, ale zaproszę do udziału w takich niezwykłych wydarzeniach, które się będą działy w najbliższych dniach w internecie, czyli w chmurach. To jest od dzisiaj Global Shakespeare, Teatr Global w Londynie zaprasza na Sen Nocy Letniej. Po audycji, link do tego wydarzenia będzie pod audycją. I zapraszam do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, gdzie przez kilka dni będzie mnóstwo różnych audycji, rozmów na temat Hamleta i samo przedstawienie Hamleta. Też link będzie pod audycją. Zachęcam na tydzień z Szekspirem. Mili Państwo, Joanna Szczepkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Joanno, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani to zaproszenie. Przyznam się, właściwie chyba od tego zacznę, to będzie mi najłatwiej. Postanowiłam pewnego ranka, że zadzwonię do Pani i zapytam, czy zechce Pani wziąć udział w takiej audycji, będąc pewną, że Pani powie, że nie, nie mam czasu. A Pani mówi, tak, okej, w porządku, jesteśmy umówione. No ja wtedy wybuchnęłam jakimś takim śmiechem radości czy okrzykiem radości, ale ja byłam przygotowana na dłuższą rozmowę, że będę Panią namawiać, będę mówiła, jak to nam zależy i tak dalej, a Pani po prostu tak, okej, bardzo Pani dziękuję. I czemu tak od razu się Pani zgodziła? Czy to jest taka forma komunikacji, która jest Pani teraz bliska? No tak, ale przede wszystkim trochę to tak wygląda zwykle, że ludzie naprawdę bardzo zajęci mają czas, a ci, którzy udają, że bardzo dużo robią, zwykle mówią, ach nie, ale ach, ile ja mam na głowie, a tak naprawdę czas na spotkania z ludźmi zawsze się znajdzie. Ja bardzo lubię spotykać się, rozmawiać, także to jest dla mnie przyjemność jest jakaś hierarchia rzeczy ważnych, ale to jest w pierwszej piątce spotykanie się z ludźmi. Moja wdzięczność jest ogromna. Pani Joanno, kiedy wymyśliłam sobie Panią jako gościa mojej audycji, te zajęcia nazywają się teatralne. Mówiłam Pani, że generalnie prowadzę zajęcia teatralne, ale trudno jest mi prowadzić zajęcia online. No, niemniej jednak wymyśliłam sobie taką formułę, gdzie bardzo mi zależy na tym, żeby taka była idea, przede wszystkim, żeby nasza publiczność zgorzelecka pamiętała o teatrze, pamiętała o artystach, pamiętała o kulturze wysokiej, na której mi niezmiernie, niezmiernie zależy. Bo jestem przerażona tym, jak jest propagowana w tej chwili, no nie wiem, czy można powiedzieć sztuka niska, no troszkę inna sztuka, o może w tym, a ta kultura... Może nie sztuka po prostu. Może nie sztuka, troszkę inna kultura, bo też mamy wykłady z cyklu o kulturze Piotra Rudzkiego, on mówi, że to też kultura, bo to też kultura, ta troszkę inna to też kultura, tylko że troszkę inna. Mnie i nam tutaj w Domu Kultury zależało jakby nie tracić widza tego...
który ciągnie do nas z powodu przedstawień, z powodu wykładów i mając nadzieję, że właśnie internet da nam też możliwość pozyskania nowych widzów. I jak sobie tak z panią chciałam się spotkać, to sobie pomyślałam, no aktorka, role, teatr, aktorka wybitna, wybitna i będzie, no porozmawiamy o teatrze, będzie prosto. No nie pani Joanno. Już wiadomo, że nie? Już wiadomo, że nie, bo w sobotę jeszcze tak myślałam. Jeszcze na Wikipedii byłam, jeszcze tam zerkałam do pani ról i tak dalej. Ale wczoraj spędziłam z panią 3 albo 4 godziny. Wpisałam sobie Joanna Szczepkowska. Nie ma pani za co. Wpisałam sobie Joanna Szczepkowska, weszłam na pani stronę i w co nie klikałam, to wsiąkałam. Porwał mnie pani świat. Aż mam dreszcze, jak o tym mówię. Okazało się, że każda ikonka, czy każde zaproszenie pani tam na tej stronie do czegoś, do nowego tematu, to jest materiał na kolosalną rozmowę. Ja pewnie nie jestem na siłach, ale chociaż troszeczkę chciałabym na ten temat też z panią porozmawiać. Oczywiście, jeżeli dotknę czegokolwiek, co będzie pani niewygodne, to się umawiamy, że nie musimy o tym rozmawiać. Powiem, że niewygodne. To powiem, że niewygodne. Ale proszę się nie obawiać. Okej. Okay. Pani Anno, ale zacznę jednak od tych ról teatralnych, bo tak jak powiedziałam, jest pani dla mnie aktorką wybitną. Miałam tę ogromną przyjemność widzieć panią na żywo w teatrze bardzo, bardzo dawno temu. Jak byłam na pierwszym roku w szkole teatralnej, Teatr Polski Wrocław, Śluby Panieńskie. O, to rzeczywiście dawno. Znowu mam deszcze. Są takie przedstawienia, o których się pamięta latami i z których sceny widzi się latami. Faktem jest, że ja wtedy byłam wygłodniałą dziewczynką z prowincji, wygłodniałą teatru. I teatr, z jakim się zetknęłam przy okazji Ślubów Panieńskich, był po prostu wielki dla mnie. Ale ja do dzisiaj pamiętam na przykład pani kwestię list. Naprawdę. To przedstawienie było cudowne. Bardzo pani za nie dziękuję. Miała pani to szczęście, że zagrała pani wielkie role w teatrze. Wielkie role klasyczne, bo i Julia, i Kasia w Poskromieniu Złośnicy, no i Śluby Panieńskie, właściwie cała klasyka. Też grała pani bardzo, był taki czas, że grała pani bardzo, kilkadziesiąt sztuk, tego co przeczytałam, w teatrze telewizji. Czy to był taki złoty okres dla pani? Nie wiem, czy mogę nazwać to złotym okresem, bo myślę, że każdy z tych okresów takich życia bardzo różnych ma w sobie to, co ja mogę nazwać złotem, tak, bo nie wszystko, co się świeci, jest złotem. To był na pewno czas niezwykle intensywny, niezwykle, rzeczywiście. I pamiętam nawet, że moja mama, która żyła wtedy jeszcze, zadała mi takie dziwne pytanie. Czy ty to doceniasz? Bo kiedy się tak żyje w biegu i po prostu robi się to, co się lubi, ale jednak człowiek jest skupiony na tym właśnie, że coś robi, na tym, żeby się robić roli w moim wypadku, żeby wszystko jakoś zdążyć na próby, żeby te próby nie były twórcze, ale nie ma czasu na myśli wtedy takie właśnie, że jakie to jest wspaniałe, że może nie zawsze tak będzie. Pamiętam, że za to pytanie byłam jej bardzo wdzięczna, bo ja sobie wtedy uświadomiłam, że rzeczywiście nie każdy miał takie szczęście w życiu, żeby się zetknąć tak jak ja z bardzo wybitnymi aktorami, tak, rzeczywiście. Tak. Żeby się zetknąć z bardzo wybitnymi reżyserami. I właściwie każdy spektakl, w którym brałam udział, to była przygoda nie tylko artystyczna, ale też na początku, powiedzmy te pierwsze 10 lat, też przygoda intelektualna, bo to byli ludzie bardzo wykształceni. W związku z tym opowiadali wiele rzeczy, z których się można było nauczyć. Nawet historię można było nauczyć. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. W ogóle rozmowy nawet teatralne są troszkę inne. Można powiedzieć o praktycznych stronach życia rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście udało mi się zetknąć z takimi niezwykłymi indywidualnościami, humanistami. Tak. Także to było rzeczywiście, to było złoto, to mogę powiedzieć. Tak.
No też, co tu dużo gadać, pani Joanno, pochodzi pani z niezwykłej rodziny. Zupełnie niezwykłej. Pani dziadek dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Pani ojciec, wybitny polski aktor Andrzej Szczepkowski. Pani mama, aktorka. No nie, to nie, znaczy mama skończyła szkołę teatralną, ale tak, ale potem już się skupiła bardziej na domu. A mój dziadek Jan Parandowski rzeczywiście bardzo taki poważny ślad w moim życiu zostawił, miłość do książek, nawet do książek tego do przedmiotu. Ja pamiętam, jak przychodziły w paczce jego nowe książki, nowo wydane, i to było święto w rodzinie. To się tę paczkę otwierało i ja pamiętam, jak ona pachniała świeżym drukiem. I dla mnie w ogóle zapach świeżego druku kojarzy się z taką emocją ogromną. To było naprawdę rzeczywiście święto, ta paczka nowych książek. Ale też tak wyczułam, czytając pani teksty, że wokół dziadka to się na paluszkach chodziło, że dziadziuś to nie był taki cieplusi, co to na kolanka z wnusią i że to był jednak artysta, twórca, wokół którego się tworzyło taką aurę, prawda? Tak, ale to nie znaczy, że był jakiś groźny. Nie, zupełnie nie. Natomiast po prostu było oczywiste, że on i jego praca to jest coś świętego w tej rodzinie. Więc kiedy mój dziadek prowadził taki tryb życia, wstawał o 5 rano, zawsze, parzył sobie kawę i zawsze siedział 6 godzin przy swoim biurku. Bez względu na to, czy przychodziło mu coś do głowy, czy nie. Czy miał twórczą wenę, czy nie. Pisał. Możliwe było, że to wszystko skreśli, no bo pisał oczywiście jeszcze piórem, wtedy długopisem, tak, prawda? Nie było laptopów, tak, to wszystko musiał sobie. Ale po prostu on uważał, że jest pisarzem, jest to jego zawód. Jego praca. Jego praca i w związku z tym codziennie był w pracy. Piękne. Miał niedaleko, bo to kilka kroków do biurka. Natomiast rzeczywiście tak było. Czyli narzucał sobie taki reżim. Tak. I w ogóle był takim człowiekiem. I choćby w związku z tym był naprawdę przez nas niezwykle szanowany. To znaczy jego drzemka na przykład, to też było święto w domu, że nie wolno się ruszyć właściwie, bo żeby nic nie skrzypnęło, ale nie dlatego, że on by się rozgniewał. Tylko to rzeczywiście było, on był przez cały dom, przez całą rodzinę obdarzony wielkim szacunkiem. Piękne. No, czyli po prostu od, tak jak pani mówi, że spotykała się z wielkimi twórcami teatralnymi, ale pani miała to po prostu od urodzenia. Od urodzenia wielkie osobowości, tytany mózgowe, pisarze, aktorzy, to po prostu była codzienność. Tylko że właśnie ta codzienność jest bardzo często troszkę mylnie wyobrażana. Aha. Bo jest tak, że ktoś myśli, że za tym idą jakieś luksusy, że za tym idzie łatwiejszy start, że za tym idą jakieś właśnie, nie wiem, pieniądze większe. Właśnie niczego takiego nie było w naszym domu. W naszym domu się to była trzeciorzędna sprawa, posiadanie tego, zupełnie trzeciorzędna. Właśnie raczej rozmowa była tą wartością nadrzędną. Spacer był istotny, refleksja była istotna. Także ja nie miałam w związku z tym łatwiej. Nawet mogę powiedzieć, że miałam trudniej, bo byłam po prostu zobowiązana jeszcze bardziej do jakiegoś takiego dobrego zachowania, godnego zachowania. Także to nie niesie za sobą łatwiej. Tak, ja absolutnie nie o tym myślałam. Myślałam o tej takiej wielkiej intelektualnej spuściźnie, którą pani dziedziczy, z której pani po prostu wyrosła, prawda? To też troszkę zobowiązuje, chociaż niekoniecznie musi zobowiązywać, prawda? Każdy ma swoją drogę. Nie musi właśnie. Prawda? Właśnie tak, nie musi, to jest też piękne. Bo to byłoby straszne, gdyby to tak było,
wszystko nie wynikało z pasji, tylko by wynikało z tego, że nie wiem, muszę kimś być, bo się urodziłam w takiej rodzinie. Bo mam taki obowiązek. Nie, ja miałam bardzo mądrą matkę, która rzeczywiście w ogóle nie chciała, żebym była artystką, bardzo nie chciała. Chciała, żebym właśnie żyła takim bardzo zwykłym życiem i to był dramat dla niej, zresztą dla mojego ojca też, że ja poszłam. Bo wiedzą, że to niełatwa droga, wiedzieli to. Pewnie pani swoim córkom też mówiła, niełatwa droga, ale róbcie co chcecie, dziewczyny. Tak właśnie jest i tak trzeba, nie ma innego wyjścia. Innego wyjścia nie ma. Pani Anno, napisała pani swoją, chciała pani pisać swoją biografię, już plączę się, bo się troszkę denerwuję. I myślała pani z tego, co wyczytałam, że tak na temat jakby swoich korzeni, swojej rodziny, to tak 2 tygodnie pyk, pyk, pyk i rozdziałik machnięty. Okazało się, że to trwało kilka lat, tak? Tak. 5 lat. Pięć lat aż. Okazało się, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, jak się pani wydawało. Okazało się, że korzenie to ma pani, tu się muszę pochwalić, że mamy wspólne, znaczy nie wspólne, tylko podobne, żydowsko-ukraińsko-polskie. Tak, tam jeszcze dalej można pójść, ale to są te główne nurty, tak. To niezwykła przygoda, niezwykła. Ja byłam przekonana, że właśnie napiszę mały jeden rozdział, a potem już będę opisywać swoje życie. Po czym otworzyłam takie pudło w domu, które się było napisane archiwalia na tym pudle. Odziedziczyłam je po prostu, ale nigdy nie było czasu, żeby tam tak się przyjrzeć tym papierom. No i właściwie w tym pudle nagle zobaczyłam jakieś świadectwa szkolne pisane w różnych językach, no część też po łacinie, bo wtedy się przeczytało po łacinie. Ale i nagle się zorientowałam, że w tym pudle jest wiele tajemnic, że są rzeczy, o których nigdy nikt w naszej rodzinie nie mówił. No i przez 5 lat rzeczywiście dokumentowałam to wszystko. Niezwykła przygoda, naprawdę. Taka, poznałam bardzo małe miejscowości w kraju, ale też nie tylko. Ale oczywiście pytanie takie naczelne, bardzo trudne, które musiałam sobie zadać. To znaczy, że jeżeli z jakichś powodów nikt mi tego wszystkiego nigdy nie mówił. O to chciałam zapytać. To myślę, że pani, tak. To czy mnie wolno o tym pisać? Natomiast ja podjęłam taką przede wszystkim tak. Nikt mnie do tajemnicy nie zobowiązał, prawda? Nigdy nie było tak, że ktoś powiedział, słuchaj, nasza rodzina ma bardzo wiele korzeni, my ci to powiemy, ale zachowaj to dla siebie w tajemnicy. Takiej rozmowy nie było, więc nie zobowiązałam się. Niemniej ja po prostu stwierdziłam, że ta rzeczywiście wielonarodowość mojej rodziny jest jakąś wypadkową w ogóle naszej historii, że wiele osób, wielu Polaków ma tak właśnie złożoną historię, tak genetyczną, z której sobie może nie zdawać sprawy. Tymczasem dla mnie to było niezwykłe odkrycie. Poznałam też zresztą wiele osób właśnie związanych z moją rodziną, z tych wszystkich różnych stron. No ale też już tak mówiąc o tych na przykład, bo też cała rodzina Szczepkowskich, to jest z kolei taka bardzo polska rodzina. No i tutaj uwaga, dotarłam do bitwy pod Grunwaldem. A jednak, wprawdzie nie do Mieszka I, ale do bitwy pod Grunwaldem. Nie, do bitwy pod Grunwaldem, rzeczywiście rycerze zaciężni, Szczepkowscy i tak dalej, taka bardzo polska. No a z drugiej strony odkrycie tej właśnie żydowskiej strony, od strony matki, pozwoliło mi uświadomić sobie, co ta kobieta musiała przeżywać w czasie wojny, a o czym mi nie opowiadała, prawda? Ona była nastolatką w czasie wojny, a prawdopodobnie stopień jej lęku i tego wszystkiego, co ona przeżywała. Ja żałuję, że nie powiedziano mi, pewnie miała wiele pytań. Bardzo żałuję, także opowiadajcie państwo dzieciom. To są ważne rzeczy, tak. To są bardzo ważne rzeczy. Ale też jestem w stanie zrozumieć traumę związaną z wojną i chęć nierozmawiania o tym. Akurat, znaczy jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie sobie wyobrazić, że można tego nie chcieć. Tak.
Pani Joanno, tak zaczęłam o tej pani stronie i ja wsiąknęłam najpierw felietony. I no, generalnie po prostu była pani dla mnie aktorką, tak? I jest dla mnie pani aktorką. Jest pani osobą dla mnie bezkompromisową, tak? Tak panią czytam. Jeżeli będzie można, to będę chciała o tym też porozmawiać. Natomiast tutaj tak, okazuje się, fantastyczne felietony. Mnie trudno, ja przepraszam, że tak powiem znowu o sobie, ale trudno jest mnie zainteresować dzisiaj słowem pisanym. Nie umiem się skupić, jest mi ciężko. Natomiast tutaj, tak jak mówię, trzy albo cztery godziny wczoraj. Oprawa dla roztargnionych. Prawa dla roztargnionych. Po prostu przepiękny felieton z taką woltą cudną, z tym zmarłym przyjacielem, który okazał się nie ten, który zmarł. Nie będziemy Państwu tutaj mówić, dlatego że będę bardzo polecała Państwu tę stronę. Oczywiście, że wrzucę po programie link i bardzo będę chciała, żebyście odwiedzili i poznali całą twórczość, a jest ogromna pani Joanny Szczepkowskiej. Ten felieton. Wzruszył mnie felietonik o krasnoludkach. O, jaki piękny, jaki śliczny. Krasnoludki są na świecie, drogie dzieci. Też w to wierzę, pani Anna, też wierzę w krasnoludki i we wróżki też wierzę. Ale bardzo mnie zainteresował powtórka z koncentracji deficyt uwagi. To sformułowanie deficyt. Przepraszam, już wyłączam. Okay. Nie ma, już było, albo powiem, przepraszam. Okay. Przepraszam, muszę odpocząć później. To ja wyłączę teraz już szybciutko telefon, żeby nie było takich przypadków. Bardzo przepraszam. Więc tak, to jest dłuższe opowiadanie. Tak. Otóż jest to taki deficyt uwagi, to jest taki rodzaj, jakaś część tego, co się nazywa ADHD. No właśnie, bo to się wiąże, prawda? Tak, ale nie jest to związane z tym, że ktoś jest taki nadpobudliwy ruchowo, czy w ogóle, natomiast ma ogromne rzeczywiście trudności ze skupieniem się, ale głównie też ze skupieniem się na jakichś sprawach, nie wiem, formalnych, wypełnianiach, wysłaniu czegoś. Znaczy to wszystko, co jest takie ziemne, jest rzeczywiście wielkim, wielkim problemem. Ponieważ ja należę do takich ludzi, ale i obserwowałam jakieś swoje życie pod tym kątem, swoje też dzieciństwo pod tym kątem, że byłam jakby troszkę inna. Bardzo dobra w pewnych rzeczach, które mnie interesowały, natomiast zupełnie nie potrafiłam wielu rzeczom sprostać. Łącznie ze spakowaniem tornistów. I po jakimś czasie, już miałam wtedy dzieci, już byłam zupełnie dorosłą osobą, stwierdziłam, że coś mi się tutaj ciekawego dzieje z tym, że to miała też moja mama, no właśnie, miała też moja matka. Tak. I że to jest jakiś taki zespół cech, który się ze sobą łączy. Ale kobiety w pani rodzinie miały to? Kobiety. Tak. Duża wyobraźnia, a jednak właśnie zapominanie, szukanie wiecznie czegoś. Myślę, że duża to jest malutkie słowo przy tym, co pani reprezentuje. No ale w każdym razie w ogóle przewaga wyobraźni i takich nad tym, że no, spędza się 3/4 życia na szukaniu okularów, długopisów i tak dalej. Po prostu. I ja z tym po prostu poszłam do psychologa, który mi powiedział, pani Anno, ale pani ma zawód, pani się w tym zawodzie sprawdza, wychowuje pani dzieci, nic się nie dzieje poza normą. Tymczasem ja się uparłam. Uparłam się i napisałam właśnie taki felieton pod tytułem Uwaga. Nie wiem, czy pani o tym felietonie mówi. Tego jeszcze nie do tego nie dotarł. Ja nie wiem, czy on jest na tej mojej stronie. Ale nazywa się Uwaga. I opisałam to. I nagle, jeszcze wtedy pisano listy, więc to dostałam nieopisaną ilość listów od ludzi, którzy się z tym utożsamiają. I nagle stwierdziłam, że naprawdę temat jest nietknięty, a on jest. I zaczęłam drążyć też u psychologów, że rzeczywiście jest taki zespół cech.
I potem już napisałam spektakl o tym, tak, który się nazywa ADHD i tak, inne cudowne zjawiska. No i jest takim rzeczywiście spektaklem, na którym często przychodzą ludzie, którzy potem do mnie przychodzą za kulisy i mówi, napisała pani o mnie sztukę. Więc jest to taka część, taka wiedza jest potrzebna o sobie, bo często człowiek myśli, że ma jakieś straszne wady, że to jest najgorszy. Tymczasem się okazuje, że na przykład bohaterka mojej sztuki w pewnym momencie decyduje się właśnie żyć z tym, a nie zaleczać to lekarstwami, które można, dlatego że coś za coś. Mm-hmm. Ona dzięki temu ma jakiś ten swój potencjał, a z tymi innymi tak, rzeczami musi sobie uczyć się radzić. Generalnie wywnioskowałam z tego, że woli pani nie tłumić lekami tego czegoś wyjątkowego w sobie, wręcz przeciwnie, pielęgnować. Tak, zdecydowanie. To jest mm-hmm. Tak. Ja kiedyś nawet się zdecydowałam takie lekarstwo zażyć, bo to są zwykle leki, które działają właściwie od razu. Aha. Naprawdę od razu widzi się świat inaczej. To jest tak, jak ktoś źle widzi, założy to nagle okulary. Tak. No i po prostu, owszem, rzeczywiście mogłam coś wypełnić, ale wiersza bym nie napisała. No właśnie. Bardzo ciekawy, to jest niezwykle ciekawy problem. No właśnie. Pani Anno, czy to też jest tak, że jakby pani czy osoby, nie powiem dotknięte, bo wyróżnione tą cechą, żyją jakby też takie, mają jakiś taki swój świat, w którym dzieje się ich alternatywna rzeczywistość? Dobrze ja to czytam z tego, co wywnioskowałam? Dobrze to wywnioskowałam? Nie wiem, raczej bym powiedziała, że skupiam się na i patrzę na inne rzeczy niż normalnie się powinno patrzeć. Aha. To znaczy ja idę, powiedzmy, nie wiem, w parku, przez park na przykład i nagle wpatruję się w jakiegoś gołębia, tak, tego konkretnie. I mogę tak długo się mu przyglądać, że właściwie zapominam, po co ja tam szłam. No o tym mówię właśnie, o tym mówię. Tak, ale oczywiście to nie jest tak, właśnie jednak prowadzę normalne życie, więc to nie jest tak, że jestem zawsze w jakimś nierealnym świecie. Natomiast często pani błądzi w różnych miejscach? Przegam inne rzeczy. Często pani zdarza się zabłądzenie w różnych miastach, miasteczkach, miejscach? Rzadko mi się zdarza nie zabłądzenie. Tak myślałam. Pewnie mnóstwo ciekawych przygód z tym związanych. Czekamy na książkę. Pani Anno, czyli tak, tu mamy felietony. Dotknęłam właśnie tej sprawy z ADHD, o którą chciałam bardzo zapytać, bo tak się domyślałam, a jakby no, nie jest to taką powszechną wiedzą, że pani Joanna Szczepkowska jest wyróżniona w ten sposób. Po czym wchodzę na rysunki i obrazy. No i znowu klękajcie narody. No przepiękne te rysunki, takie proste. Takie proste, a takie skomplikowane, takie ciepłe. Takie, że no... tak się ma, jak się je ogląda. Takie troszkę jakby kobieta z parasolką rysowała wszystkie. Pewnie tak, goła baba by nie narysowała. Goła baba by ich nie narysowała. Takie właśnie od kobiety z parasolką. Potem myślę, no dobra, to teraz kliknę na obrazy, zobaczę, jakie są obrazy. Wchodzę w obrazy, a one są podobne, tylko wypełnione. Dodanych do nich jest jeszcze dodatkowy świat. I sobie myślę, ta Joanna Szczepkowska, no to po prostu jest no multi. Czego się nie tknie, zamienia w złoto. Pani Joanno. Ale to jest pytanie? Nie, no to jest pani Joanno, po prostu wow. Bo ja potem jeszcze klikam ikonkę wiersze. I znowu po prostu ręce mi opadają. I czytam przecudne, krótkie, zrozumiałe dla mnie. Nie jakieś wydumane, nie przerysowane, ale też nie jakieś jak chłop krowie na rowie, skłaniające do refleksji. No to, co kocham w poezji. No pani Joanno, znowu wow. No książek nie przeczytałam, przyznaję się. O
Rozumiem to. Bo ja jestem tak jak ta autorka pani z Teatru Pudło, że książki piszę, nie czytam. Znaczy ja nie piszę, ale też nie czytam. Do Teatru Pudło zaraz przejdziemy. No po prostu czego się nie dotknie pani Anno na tej pani stronie, no to jest po prostu no, ogromne może do tego, żeby rozmawiać. Jak kobieta z ADHD, jak kobieta, która... ja nie mam ADHD. Nie z ADHD, ja tylko z tym takim deficytem tak, uwagi. Myślę, że troszkę mi pani już odpowiedziała na to pytanie. Myślę, że tropem pani dziadka. Ja po prostu pewnie wszystko sobie planuję, tak? 5 godzin pracy? Nie? Zupełnie. Zupełnie odwrotnie? A myślałam, że to jest pani sposób. Jaki jest sposób na poukładanie? Nie, to odwrotnie. To działa raczej tak, jak działa natchnienie. To znaczy w pewnym momencie coś przychodzi nagle do głowy i to trzeba zrealizować właśnie. Albo wiersz przychodzi do głowy, nie wiadomo w ogóle, to jest tajemnicze, skąd wiersz człowiekowi do głowy przychodzi. I ja go muszę napisać, potem czasem nad nim jeszcze pracuję, ale to albo też muszę coś narysować. To są naprawdę, to są impulsy. To zupełnie nie ma nic wspólnego z pracą mojego dziadka. To jest odwrotność, odwrotność. To są po prostu takie właśnie bardzo silne impulsy, które mi każą albo coś właśnie namalować, albo narysować. Zresztą ten świat, zwłaszcza moich rysunków, to jest raczej świat właśnie takich ludzi, ja taki mam tomik wierszy, ludzie ulicy i inne owoce miłości. Tak się nazywa jeden tomik moich wierszy, bo ja się bardzo często zatrzymuję przy takich ludziach, którzy no troszkę wypadli w ogóle ze społeczności, ze społeczeństwa, bardzo ubogimi, bardzo takimi, jak to, ja to nazywam ludzie na murkach. Nie zawsze to, niekoniecznie to się z alkoholem łączy, ale tak właśnie to już tak się tylko przyglądają. I jakoś tak jest, że zdarza mi się z takimi ludźmi rozmawiać, zdarza mi się jakoś z nimi spędzić jakiś czas. I właśnie najczęściej te rysunki dotyczą takich ludzi, właśnie takich ludzi ulicy. Piękne. Piękne. Ale pani Anno, pani strona sprawia wrażenie takiej strony, którą prowadzi osoba bardzo systematyczna, bardzo poukładana. Ja nie wiem, kiedy w ogóle byłam na tej stronie ostatni raz. A, proszę bardzo, jak pozory mylą, jak pozory mylą. Moje życie głównie jest na Facebooku, skąd my się zresztą znamy. Ja właściwie przeszłam tam, chociaż powinnam jakoś odświeżyć tę stronę, bo tam się jakoś najłatwiej komunikuje rzeczywiście. Tak, Facebook jest takim fajnym narzędziem, też go lubię, do komunikowania się, no, do poznawania właśnie ludzi. Tak, tak. A szczególnie w tym okresie pandemii dał mi możliwości i spotykania się z teatrami fantastycznymi, spektaklami i pani Joanno. Pani Joanno, ja zachęcam Państwa do zajrzenia jednak na tę stronę, nie tylko na Facebook pani Anny. Naprawdę można wsiąknąć i naprawdę warto. Pani Anno, tam też jest ikonka Teatr Pudło. Znaczy ikonka na tej pani stronie. No, tak jak pani powiedziała, my znamy się z Facebooka, bo właśnie z Teatru Pudło. Czas pandemii, taki szczególny czas. Ciężko było bardzo na początku. No, prawdziwy szok, dlatego że ja wyszłam z teatru, z etatu teatralnego. Założyłam tutaj taki bardzo malutki teatrzyk na dole. Warszawie. Teatr na dole, tak, dla 60 osób, działający tylko w środy. Ale zajrzałam na repertuar tego teatru, gdzie był styczeń granie, w lutym granie, w marcu też zaplanowane granie i potem Teatr Pudło. I potem Pudło, tak, dlatego że z tym, że tam były grane zawsze moje sztuki. Tak, widziałam. To rzeczywiście wielka przygoda, ale też ogromny wysiłek. No i nagle, i taki też motor do pracy, bo ja już byłam tuż przed premierą nowej sztuki. Tak, tak, tak. Nagle wszystko Ale nie, się nie doszło do tej premiery, bo tam właśnie była nawet data premiery. Nie doszło do premiery. Tak, no nie doszło, tak. Nie.
I nagle rzeczywiście ten teatr był w jakimś sensie dla mnie wszystkim, bo ja robiłam go zupełnie sama i scenografię, wszystko sama. Tak, więc właściwie był takim moim twórczym polem. No i nagle z dnia na dzień i w dodatku bez znajomości daty końcowej, prawda, bo przecież też na początku, zresztą teraz też tak Też ciągle naprawdę nic nie wiemy. nie wiemy, kiedy jest ta granica. Tak. No to muszę powiedzieć, że to był szok. I tak stanęłam przed takim rozdrożem, albo się załamać, albo coś szybko zrobić. No. I rzeczywiście najpierw myślałam, że po prostu spróbuję w swoim mieszkaniu zrobić teatr, no, korzystając tutaj z mebli, taki jednoosobowy. A potem po prostu mój wzrok padł na takie pudło, które złożone, jeszcze nie rozłożone, takie gdzieś w Castoramie kupione czy gdzieś, też na użytek teatru na dole, tak sobie gdzieś tam zalegało. I ono takie dosyć duże. I nagle spadłam na taki pomysł, że to będzie właśnie, to pudło będzie stanowiło dekorację. I szybko nagrałam taką wiadomość na Facebooka, że robię taki teatr. Zrobiłam to po to, żeby już nie mieć wyjścia. Po prostu, żeby już. Rozumiem. No i właśnie w pierwszych zresztą tekstach korzystam z tych felietonów, które pani tam czytała na mojej stronie, bo to nie Tak. tylko. To były felietony, które pisałam do wysokich obcasów, ale już teraz nie piszę do wysokich obcasów, więc to są moje felietony dawne, te, o których rozmawialiśmy. No i tam, ale teraz już tworzę specjalnie dla tego teatru Tak, pudło. zauważyłam to. Pani Anno, zaczęłam przygodę z teatrem Pudło od dwóch piosenek. To była Tak. pierwsza rzecz, którą sobie obejrzałam. I to jest taka wolta do tego, od czego zaczęłyśmy troszkę, kiedy mówiłam o kulturze wysokiej. No powiem pani, że szapoba, jak to wysłuchałam, to sobie pomyślałam. Więc może ja króciutko powiem państwu, bo oczywiście mam nadzieję, że będziecie chcieli zajrzeć do Teatru Pudło i jednym z pierwszych przedstawień Teatru Pudło jest spektakl pod tytułem Dwie piosenki. Jest to spektakl o dylemacie, monodram, tak. Jest to monodram aktorki, która ma ogromny dylemat, czy śpiewać, grać średniowieczną pieśń o pochwale męstwa i rycerskości z piękną muzyką, chórami, ale wszystko to na jednego aktora. No, wybitne wyżyny i muzyczne, i słowne. A alternatywą jest zaśpiewanie piosenki pod tytułem Buty Ziuty. Nie będę opowiadała, o czym jest to przedstawienie, ja tylko zapytam pani Annę. Pani Anno, naprawdę lepiej jest śpiewać tą średniowieczną pieśń o Rolandzie? Nie o Rolandzie, tylko o tym rycerzu? Pani tak wybrała. I co? Lepiej, zależy coś, kto rozumie pod określeniem lepiej. Bo jeżeli Ale chodzi jest o. jakaś tęsknota za tymi butami Ziuty i tym domem z basenem? Nie, tęsknota jest za tym, żeby dom z basenem można było za pieśń. Dokładnie. I takiej odpowiedzi oczekuję. Tak. Tęsknota. Tak. Tak, natomiast rzeczywiście, no ja się staram po prostu jakoś móc spojrzeć sobie w lustro i to jest to lepiej, że jednak staram się nie sprzedawać temu, no, za co bym się wstydziła. No to też takie moje potem wybory właśnie, żeby zrobić taki swój teatrzyk, żeby nie grać w spektaklach, pod którymi się nie mogę do końca podpisać, prawda? No to są to, nie, Idzie łatwo pani nie swoją jest. drogą. Swoją Idę, drogą tak. tylko i wyłącznie od początku, a szczególnie właśnie od pewnego momentu, prawda? Bo ten początek to taka rola za rolą, to było coś innego. Potem nagle jakby tak zauważam taką drogę pani, taka bezkompromisowość, że ja wiem po co to robię, wiem dlaczego, to jest moje i ja chcę tak i tak. Tak? Tak,
Tak, tak, rzeczywiście, no taki upór, nie, tak się urodziłam z takim uporem i z takim poczuciem po prostu, że, no, że jakiś mam potencjał twórczy, który no, nie powinien się rozdzielać na kompromisy. To znaczy, że zawsze, kiedy nawet robiąc spektakl ze wspaniałym jakimś twórcą, kiedy już w takim okresie dojrzałym, bo powiedzmy w takiej młodości pierwszej to jest zupełnie inaczej. Natomiast w pewnym momencie zaczyna się człowiek niecierpliwić, że no, to nie jest do końca moje, to nie jest do końca, coś tam się dzieje za moimi plecami na scenie, to mi się nie podoba, a ja jednak stoję na tej scenie. I takie, i te rzeczy po prostu albo ktoś przyjmuje rzeczywiście z pokorą, no tak, trudno, tak jest życie, albo kogoś to tak drąży, tak jak mnie, że po prostu no, w końcu się tak kipi jak mleko z tego garnka i się wychodzi po prostu. Tak ja zrobiłam, nie wiem, każdego dnia nie wiem, co będzie dalej. Nie wygląda pani na niezadowoloną. Zresztą widziałam pani spektakl tutaj. Pani Joanno, jaki jest teatr XXI wieku w Polsce? Według pani? Ja myślę, że jest bardzo taki, bardzo różny, znaczy jest różny. Nie ma jakiejś jednej linii, to znaczy nie ma jakiegoś takiego jednego, nie wiem, powiedzmy, jak był okres na przykład impresjonistów, prawda, no to wszyscy malowali kropkami, że można znaleźć różne teatry, no ale jest bardzo dużo teatrów, które jak ja siadam na widowni i mam po prostu wrażenie, że ktoś na mnie strasznie krzyczy i że ja jestem winna czemuś, a na przykład taki bardzo, bardzo takie silnie ideologiczne są spektakle, to ja mam dystans do takiego teatru. Znaczy zawsze wydaje mi się, że on powinien być jeszcze wyżej niż ideologia. Chodzi pani do teatru? Rzadko, coraz rzadziej. Przyznam, że coraz rzadziej. Tak, ja się rzeczywiście bardziej skupiłam już teraz na swoim pisaniu, na właśnie jakiejś tej swojej twórczości do teatru na dole. Też czasem nie chcę się zarażać jakimiś rzeczami. Po prostu się... Także zdarza mi się pójść, ale nie chodzę bardzo często. Może to niedobrze, że tak odpowiedziałam. Może powinnam odpowiedzieć, że bardzo często. Że Pani Anno. Pani Anno, czas pandemii dla teatru to dobry czas? Nie, no nie. Przewrotnie pytam. Nie, no na pewno to nie jest dobry czas dla ludzi, którzy po prostu, dla których to jest praca, praca została przerwana. Natomiast myślę mimo wszystko, że też artystom się ten taki oddech przydał, że taka maszyna, która szła, taka już samonapędzająca się, musiała stanąć. I też wielu, no wiele na przykład, nie wiem, matek, aktorek mówi, że nareszcie miał czas dla domu, że to jest jakość, tak, prawda, tak, której nie znały rodziny. Ale też jakieś takie, no takie jakieś oczyszczenie, to w ogóle taki był czas, nie wiem jak to teraz jest, ale w każdym razie jakieś takie oczyszczenie, takie przemyślenia, co jest ważne, co jest nieważne, niewątpliwie... No tak zaczyna pani spektakl w Teatrze Pudło, że, prawda, to też tym się zaczyna, co będzie, czy to ważne, czy nieważne, czas na przemyślenia. Też tak myślałam przez chwilę. I też bo jeszcze o coś chcę zapytać, bo też miałam nadzieję, że będziemy troszkę inni. No wszyscy o tym trąbili, że po pandemii już będziemy inni, że świat będzie inny. Mam wrażenie, że nie, że już jest, wróciliśmy na dawne tory. No łatwo zapominamy. Bardzo prawda? Łatwo. Tak, cały czas myślę o tych kanałach w Wenecji, które nareszcie były czyste. Tak. Myślę, że one za chwilę już z powrotem będą takie, jak były. Nic nam to do myślenia, obawiam się, nie daje. Czy też pani tak myśli?
Mam takie wrażenie, aczkolwiek byłam właśnie niedawno w parku i widziałam dzieci takie, nie wiem, 9-letnie, które z taką radością biegają, że już mogą biegać. Tak, 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 to odkrywanie na nowo tych przyjemności. Coś takiego rzeczywiście, że ludzie tak na tych rowerach jadą uśmiechnięci, bo mogą, bo mogą. I to jest, znaczy jest może jakaś taka doszła nuta, że się coś docenia, prawda, że się docenia, że można w ogóle wyjść z domu. No myśmy taką niezwykłą chwilę przeżyliśmy tutaj w Zgorzelcu, tak, ponieważ otwarto nam granicę wreszcie, a to jest jedno miasto, Gerlitz i Zgorzelec. Wie pani, to jest tak, że często ludzie mieszkają, mają mieszkania po tamtej stronie, pracują po tej. To była strasznie trudna dla nas sytuacja. I muszę pani powiedzieć, że sobota, kiedy nareszcie chodziliśmy sobie normalnie po naszym mieście, naszym wspólnym mieście, wszyscy się do siebie uśmiechamy. Pewnie to za chwilę minie, ale rzeczywiście przez chwilę to było, no to niezwykłe, z przyjaciółką byłam na spacerze i to takie było miłe, jak w restauracjach, wszędzie wszyscy się do siebie uśmiechaliśmy po drodze w tym bulwarze naszym nad Nysą. Tak, to minie. Ale to, a może nie. A może trzeba to pielęgnować też, prawda? Na pewno. Pani Anno, kolejna rzecz w Teatrze Pudło, która mnie bardzo, bardzo zaskoczyła i bardzo się spodobała, to jest pani bajka o czerwonym kapturku. Muszę pani coś zdradzić, że wczoraj jak obejrzałam tę bajkę, to od razu, tak jak mówię, mam moją grupę teatralną dzieciaków, wrzuciłam im to na naszą wspólną grupę na Messengerze. I oni po prostu, jaka świetna! A Mikołaj, który teraz zdaje maturę, mówi, tkanki mi to coś tam, znowu państwo nie wiedzą, o czym mówię, ale może zachęcę państwa. Mówią, ale ta baba jest fajna, jak ona tutaj to fajnie wymyśliła. Ta bajka o czerwonym kapturku, no niezwykle przewrotna i uświadamiająca nam, jak wielką wiedzę zdobywamy podczas naszej edukacji, jak jest ona nam niezbędna do życia. Tak, pamiętam, że ta bajka właśnie troszkę wyrosła z tego, że jeszcze wtedy moje córki chodziły do szkoły i ja też tak patrzyłam, co one wkuwają, po co im to potrzebne i jakieś wszystkie do rzecza, wszystkich rzeczy, rzek na pamięć. Wszystko. Także to troszeczkę też z tego wyszło. Przepiękne, ale tak sobie teraz pomyślałam, taką refleksję w tej chwili mam, że jak cudnie, że może pani to takie rzeczy przekuć właśnie w twórczość, jakie to musi być przyjemne, że nie kisi tego, nie musi pani kisieć tego w sobie, tylko dzięki temu tym talentom, wielu talentom, które pani ma, po prostu przelewa po pani to na papier, potem po prostu pani to zagra i to już się dzieje, to już oddaje pani to światu. No, na tym polega sztuka, no też, prawda? To jest właśnie twórczość, tak, to jest właśnie artysta przez duże A. No, w tej chwili zachęcam państwa do teatru, w Teatrze Pudło nastąpiła duża ewolucja tego teatru, ponieważ zmieniła się grafika. Aktorka występująca w tym teatrze gra już wiele ról, wiele postaci. Obecnie jest taki cykl w wydawnictwie. Możecie śledzić losy autorki. I zresztą nie tylko, bo tak jak mówię, pojawia się coraz więcej postaci w Teatrze Pudło. Także bardzo państwa zachęcam do odwiedzania Teatru Pudło, szczególnie w czasie pandemii. Teatr Pudło na pandemię doskonały. Pani Anno, czy zostanie pani z tym Teatrem Pudło jeszcze potem po pandemii? Tak, pani ja myśli, się zobowiązałam, że to będzie teatr już stały. Tak, niedawno się zobowiązałam, tak, właśnie na Facebooku, że dopóki starczy mi pomysłów, dopóki to wszystko będzie możliwe, to ja po prostu zostaję. Także Teatr Pudło, dopóki starczy mi sił. Pani Anno, czy pani sama to technicznie wszystko ogarnia? Tak. I muszę powiedzieć, to pani mnie teraz tak zaimponowała, że tak, to już po prostu jest... Ja to montuję. Ja Matko. To sama montuję. Wszystko są po prostu, dlatego że no, to był teatr stworzony na czas izolacji. A ponieważ tak się składa, że mieszkam sama, więc ja naprawdę musiałam to wszystko sama robić. I tutaj się zapoznałam z programem takim montowania i nagle zostałam montażystką. I muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście najtrudniejsze. I czasem się zdarza, że pracuję dosłownie całą noc.
No zauważyłam. To znaczy po prostu tak, bo to, to jest bardzo trudne i to jest taka no, koronkowa robota. Pani Anna, ale z łatwością pani pokonuje te wszystkie takie techniczne sprawy, to nie sprawia pani trudności, bo ja jestem kompletnym kretynem, jeżeli o to chodzi. To jest dla mnie no, niezwykle nie do przejścia. No więc to jest trudne, ale muszę powiedzieć, że ponieważ jest to też montaż, jest też pewnym rodzajem twórczości. Tak. Bo naprawdę, jak się powiedzmy nakręca film, to tego materiału jest bardzo dużo, tych różnych scen. I można za pomocą montażu zrobić zupełnie różne filmy. Tak, to się domyślam. No to tak, domyślam się. Podobnie jak no, można manipulować informacjami i wiadomościami, tak, prawda? Dokładnie tak jest, że zbić tak. jeden obraz z drugim już co innego mówi. Tak. Ale ja nie o to pytam pani Anna, pytam o te programy techniczne. Czy to znaczy, że daje pani radę, świetnie to opanowała pani szybciutko? Daje radę, bo też część moich obrazów, które tam są, nie rysunki, ale część obrazów, to są też obrazy zrobione, nie malowane farbą, tylko zrobione taką techniką, to jest też malowanie. No zauważyłam właśnie. Tak, też taką techniką właśnie. Ja się tego nauczyłam, to mnie wciągnęło. Kolejny po prostu powód do tego, żeby się pani pokłonić. A mamy tak, że państwo zadają pytania, czy nie? Nie, tutaj akurat nie, a szkoda, nie. Bo to by było pięknie. Pani Anno, tak myślałam, że zabraknie mi czasu, żeby poruszyć te wszystkie rzeczy, a o które chciałam panią zapytać, o które się bałam zapytać, może kiedyś będzie jeszcze okazja. Pani jest osobą bezkompromisową. Tak sobie panią rysuję. Kiedy przekierowało mnie z pani stronę na stronę Teatru Pudło, to tam pojawiły się też takie ikonki różne, gdzie jest ikonka pod tytułem Teksty kontrowersyjne. Jest ikonka pod tytułem Proces. Jest mówię, że spędziłam 3 albo 4 godziny z panią wczoraj. Jest ikonka Sprawa Lobby. Jest ikonka Koniec komunizmu. Bo no też niestety albo stety, nie wiem jak pani się na to zapatruje, ale dla, myślę, dużej liczby osób w Polsce nie jest pani Joanną Szczepkowską aktorką, tylko jest pani Joanną Szczepkowską ta, co to w dzienniku telewizyjnym ogłosiła koniec komunizmu. Tak chyba troszkę jest. Oczywiście, że no nie byłabym sobą, jakbym z ciekawości nie powłaziła w te wszystkie ikonki. Znowu zafascynował mnie sposób pisania przez panią. No, przebrnęłam nawet przez cały pani pozew do sądu. O, to już gratuluję. Powiem, że dosyć szczegółowo i nie po drodze pani z mediami ostatnio, tymi informacyjnymi. Bardzo. No. Rzeczywiście to muszę powiedzieć, że to jest niezwykła zmiana w życiu, bo ja byłam przez wiele lat taką osobą, która właściwie cokolwiek by się nie działo w kraju, a działo się przez te wszystkie lata od 1989 roku dużo, to ja byłam zapraszana jako taka osoba, którą to interesuje, więc w jakimś sensie komentująca, brałam udział w wielu różnych dyskusjach telewizyjnych, radiowych. No i właśnie kiedy się okazało, że jakimś swoim spojrzeniem, punktem widzenia ja jednak mocno nadeptuję na różne odciski i że lepiej taką osobę wycofać niż z nią dyskutować dalej. Z tym, że od razu mówię, ja się nie żalę. Ja po prostu wiem, że to jest jakaś konsekwencja tego, jak ja żyję, to znaczy to, że ja mówię to, co myślę i piszę to, co myślę. Ale muszę powiedzieć, że reakcje bywają skrajnie ostre. To znaczy ja już przeszłam właściwie z obu stron, można powiedzieć, tej naszej polityki, już takie inwektywy, że już chyba dalej się nie da. I rzeczywiście konsekwencją jest ja nie pamiętam, kiedy widziałam mikrofon radiowy, a kiedyś byłam właściwie prawie codziennie. Czyli gdzieś z tego życia publicznego no też jestem wycofana i muszę sobie jakby się z tym godzić. Nie będę o tym mówiła z żadną goryczą, tylko jest to po prostu rzeczywiście inna jakość życia,
I też ona rzutuje na to, że no ja przede wszystkim mam temperament publicystyczny, więc tak. mnie tego brakuje, że ja nie mogę powiedzieć szerszej ilości ludzi, co myślę. Brakuje mi tego. I to też oczywiście wpływa na tak zwaną rozpoznawalność. Że no tak, tak, tak. Jak się nie pokazuje, to cię nie ma, tak. Ale ja sobie, ja myślę, że bardzo jakoś sobie z tym radzę. To znaczy, rzeczywiście nigdy nie było tak, że ilość widzów jest dla mnie istotna, tylko jakość. To jest niezwykła droga, którą pani wybrała. Naprawdę niezwykła. Jak ja zaczynałam ten teatr na dole, to nie wiedziałam naprawdę, czy to się powiedzie, czy będzie tam przychodziło mało osób. Nic nie wiedziałam, ponieważ to nie było reklamowane. Ja to tylko na Facebooku o tym mówiłam. I dałam sobie takie zadanie, że jeżeli przyjdzie dwie osoby, to też zagram. I tak się zdarzało. Potem już to się bardzo rozrosło i wszystko, ale tak się zdarzało. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykłe przeżycie. Niezwykle intymne. Coś niesamowitego, naprawdę. Niezwykłe. Dla dwóch osób. Pamiętam, że to były ballady Mickiewicza, bo to jest jedyna, nie moja sztuka, którą ja mam, ale ja znam od dzieciństwa te ballady, więc je mówię z towarzyszeniem takiej muzyki słowiańskiej, prasłowiańskiej. No i to nie jest, powiedzmy sobie, taki tytuł, który bardzo przyciąga. No nie jest to, buty ziuty nie są to. Nie są to, nie, zupełnie, nie. No i przyszły dwie osoby, ale to był naprawdę cudowny wieczór. Pani Anno, tak sobie myślę, jaką pani w sobie musi mieć siłę, nie wiem. Jak pani to niezwykle musi mieć poukładane w sobie i taki imperatyw do tego, żeby dawać z siebie i być, jak pani musi być pewna, że to, co pani robi, robi pani dobrze też. Czy to tak jest? Ja nie umiem powiedzieć. Ja nie umiem tak powiedzieć. Ja myślę, że ktoś, kto mnie zna dobrze, chyba nie mógłby tak powiedzieć. Że ja jestem zawsze pewna tego. Ale bo to tak sobie myślę, jaka to jest niezwykła odwaga nawet wystąpić przed dwójką osób. Ile trzeba w sobie przełamać. No ja też, tak jak pani mówiłam, gdzieś tam jestem po szkole teatralnej. To oczywiście już bardzo dawno było, ale tak sobie próbuję wyobrazić. Zagraj dla dwóch osób. To niezwykłe trudne doświadczenie, myślę. No niezwykle. Ale takie też związane trochę z klimatem tego teatru, bo to... Tak, tak pani wybrała. W teatrze na dole po prostu na początku, tam na górze jeszcze, gdzie jest taka kawiarnia, ja się witam, rozmawiam z ludźmi, potem gram, a potem też wychodzę do nich i sobie gadamy. Więc to jest taka atmosfera naprawdę bardzo kameralna i jest taka więź między nami. I myślę, że to dlatego. On jest taki, to jest teatr właśnie w takiej piwniczce, więc to jest taki piwniczny troszkę. I on jest wtedy wszystko inaczej się, co innego rzeczywiście, jeżeli są dwie osoby w takim teatrze pod żyrandolem kryształowym, prawda? No tak, tak, tutaj to ma pani rację. Tak, ta dwójka tak. ludzi niż taka właśnie piwniczka. To prawda, no tak, to jest troszkę inny wymiar. Często byłam w Warszawie, odwiedzę panią w tym teatrze Pudło, jak już będzie bardzo można. Proszę, no spotkamy się. O Wyruszu to jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli jest na razie zobowiązanie, żeby w maseczkach tak. siedzieć, tak. no to w moim teatrze to jest niemożliwe, bo ja bym musiała też w maseczce. Tak, jestem tak blisko widzu, nie wiadomo, czy Pani Anno, jeszcze o tej bezkompromisowości. Rok 2018, chyba dobrze pamiętam, dostaje pani nagrodę za rolę kobiecą w spektaklu Goła Baba, rolę kobiety z parasolką, tak? 2018 to był? No, 18, nie wiem. Wielka gala. Wychodzi pani. Wręczana jest pani nagroda. Jakieś jacyś tam dwaj panowie sztywni w garniturach mówią, że od teraz już będzie, że cudowna, że sukces, że od teraz już pani będzie częstym gościem,
że będzie Pani świecić, tak jak zaświeciła Pani i tak dalej. Pani podchodzi do mikrofonu i mówi do tego Pana, że, bo Pan mówi, że takie piękne kolory teraz są, że dzięki coś tam. A Pani czasy piękne. Czasy piękne, kolorowe. A Pani mówi takie zdanie, chyba inaczej widzimy kolory cudne. I potem Pani mówi, że jako kobieta z parasolką, i tutaj ślicznie Pani cudnie dziękuję, jako kobieta z parasolką, kobieta z klasą, wielka dama, delikatna, a jako goła baba mówi Pani wiersz. Ten wiersz idzie tym panom w garniturach wpięty. Myślę, że temu panu, który jest prezesem telewizji, ciągle jeszcze, że on jest prezesem, czy nie jest, ale on jest. No, no jest. 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 Oficjalnie niby nie jest, ale jest. Ale jest. Myślę, że bardzo idzie wpięty. Po czym gdzieś tam czytam, że po tej nagrodzie, czy po tej realizacji, bo mówimy o realizacji na żywo spektaklu w Teatrze Telewizji, coś, co było kiedyś cudowną tradycją Teatru Telewizji, ja to pamiętam. A teraz dzięki Pani na chwilę, dzięki Pani tam jeszcze paru innym spektaklom na chwilę znowu się pojawiło. Cieszyło się to wielką oglądalnością. I czytam, że dostała Pani propozycję od Pana prezesa, który nie jest prezesem, ale rządzi, że może Pani robić co chce, że otwarta dla Pani droga. A Pani wychodzi po odebranie nagrody i mówi to, co mówi. I co? No i oczywiście wiem, że popełniam harakiri, jeśli chodzi o... Rozumiem, media publiczne, droga zamknięta. Tak, jakiekolwiek w ogóle możliwości wystąpienia w teatrach telewizji. Muszę powiedzieć, że reżyserowanie teatrów telewizji było rzeczywiście zawsze moim marzeniem. Jakoś to nigdy do tego nie dochodziło. Niezależnie od tego, kto rządził, jakoś tak nie. A to rzeczywiście, ja znam dobrze te maszyny, występowałam w teatrze. Kilkadziesiąt ról teatralnych. Tak, zawsze chciałam. No a tu akurat się trafiło w takich czasach, że właściwie no nie chciałabym się dokładać do tej telewizji, jaka jest. No także sobie musiałam ten sznurek sama odciąć po prostu. No tak. No po prostu jak zwykle była Pani szczera do bólu. Myślę, że warto. No, najpierw miałam taki pomysł, żeby nie pojechać, odebrać tej nagrody. Aha. No ale potem sobie pomyślałam, że właśnie jest to chyba, było to na żywo transmitowane. Tak, i tak. To, taka gratka się nie trafia często, tak. Więc chciałam jakoś w ten dziękuję sposób pani pięknie. Manifestować. Ja dziękuję za to, jak pani odebrała tę nagrodę. Pani Anno, jeszcze w związku z tym odebraniem nagrody, z tą nagrodą mam takie pytanie, bo przyznam, że mnie samą to męczy. Czy dzisiaj aktorzy powinni występować w mediach publicznych? Ja pamiętam stan wojenny. Pamiętam bojkot telewizji polskiej. Pamiętam, jak aktorzy, którzy występowali w tamtym czasie w telewizji, jak za nimi się to ciągnęło na zawsze. Patrz, Wojciech Siemion na przykład. Mhm. I Pani, ja nie mogę Pani odpowiedzieć tak dla wszystkich aktorów. Po prostu nie mogę. Znaczy uważam, że każdy musi postępować wedle swoich norm. Musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak groźna jest sytuacja ta, którą mamy teraz, to jednak wtedy na ulicach były czołgi. Tak. Musimy sobie uzmysłowić to tak wizualnie, prawda, że na ulicach były czołgi, w kraju mieliśmy obce wojska, i tak dalej. Znaczy mówię w ogóle o stacjonowaniu. Była kompletnie inna sytuacja jeszcze wtedy. Natomiast dzisiaj jest też taki ruch, żeby nie występować, ale ten ruch zainicjowały takie no, wielkie gwiazdy. I te mniejsze gwiazdy mówią wtedy, no wy sobie możecie na to pozwolić. A my jesteśmy w ciągu seriali jakichś, nie możemy ich zerwać, bo jesteśmy, podlegamy umowom, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To nie są proste sprawy. Dlatego ja bym tak... Nie jest to biało-czarne. Nie mogła powiedzieć, słuchajcie, kto występuje teraz, to jest, prawda,
nie wiem, za niepraworządnością. Bo trzeba sobie uświadomić, że jednak te seriale takie codzienne, na przykład, które idą, to są seriale, na które mają aktorzy podpisani wieloletnie umowy. I wtedy to jest zupełnie inna też sytuacja prawna. Więc też byłabym ostrożna. Po prostu ja postępuję tak, a nie zgodnie ze swoim temperamentem. Bo pani Anno, moje pytanie też troszkę zmierza do tego, jaki jest etos aktora w XXI wieku w Polsce. Czy aktor to jest zawód z misją, czy aktor to jest po prostu normalny zawód jak każdy inny? Dostajesz do wykonania zadanie, trzeba iść je wykonać. Znaczy, nie wiem, ilu jest aktorów w Polsce, ale każdy jest inny. I jest coś takiego właśnie, że to zdanie aktor coś powinien, o tyle nie ma racji bytu, że aktor to nie jest jakiś taki stwór jeden z wieloma głowami, tylko to są bardzo różni ludzie. I nie ma nigdzie powiedziane, nie wiem, w konstytucji czy gdzieś, że aktor na przykład powinien być misyjny. Powinien uważać, po prostu każdy jakoś widzi ten zawód zgodnie ze swoimi marzeniami, czy zgodnie z... Także ja bym też uważała z tym, że aktor coś, albo aktorzy są bardzo różni, naprawdę są bardzo różni ludzie. Także nie można wymagać... Bardzo piękne, co pani mówi. Od jakiejś, ktoś może pójść za kimś, jako za guru swoim, prawda? To jest też coś innego. Natomiast chyba nie ma, ważne jest, to tak zwłaszcza w takiej kampanijnej rzeczywistości słowa się tak dewaluują bardzo, bo wszyscy mówią takimi ważnymi słowami. Jak powiem, że się powinniśmy szanować wszyscy, to będzie wyglądało, jak ja bym była w kampanii, prawda, mówiła. Ale jest coś takiego, że ważne, żeby właśnie nie oceniać za szybko człowieka. Żeby mimo wszystko po prostu się szanować. A aktorstwo, myślę, że dzisiaj to, co jest niedobre, to jest to rzeczywiście, że bardzo każdy myśli o sobie. To znaczy, że nie bardzo można mówić środowisko. Tak mnie się wydaje przynajmniej, że jednak... Każdy taki swój ogródeczek podlewa. Tak, troszkę to inaczej wygląda. Po prostu świat też jest po prostu inny. Nie? No tak, musimy... jest inny zupełnie, tak. Ale tak. Pani znalazła swoją niszę, pani Anno. No myślę, że tak. I piękną niszę. Ja bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze bym chciała o milion rzeczy zapytać. Jeszcze możemy się spotkać. Być może uda mi się właśnie odwiedzić panią w pani teatrze na dole. Na pewno będę śledziła historię autorki w Teatrze Pudło. Bardzo pani dziękuję i za Teatr Pudło, dziękuję za pani rolę, dziękuję, że pani zgodziła być dzisiaj z nami. I do dziękuję, zobaczenia. Pozdrawiam. Nie wiem, dlaczego patrzy pani tak zawsze w górę, jak mówi pani. Bo tutaj mam kamerę i tak mam wrażenie, że wtedy patrzę do ludzi i im macham, a tu patrzę z kolei w dół. Pani Anna się wszystkiego uczy, to jest dla mnie tak nowa sytuacja, ale też inspirująca i to fajne takie wyzwanie dla nas wszystkich jest. Na pewno. To pozdrawiam serdecznie w takim razie. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia w teatrze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Drodzy Państwo, do widzenia. Spotkamy się za tydzień. Zapraszam. Śledźcie wszystkie nasze zajęcia Internetowego Domu Kultury codziennie o godzinie 16, plus te wszystkie audycje dodatkowe, które odbywają się o godzinie 18, Wena Makena, czwartek, godzina 20, a od jutra będziecie mogli oceniać wszystkie zgłoszenia w konkursie wokalnym. Do zobaczenia.